Dzień dobry wieczór, Piotrze. Witam, witam serdecznie. Zaczął się sierpień, to więc my właściwie z pewnym opóźnieniem, ale niewielkim, mówimy o sierpniowym numerze nieznanego świata. A ten numer, jak zwykle, ciekawy, ja tylko przypomnę, że wskutek różnego rodzaju zmian, jakie zaszły na rynku prasy, Musicie uzbroić się w cierpliwość, poszukując nowych numerów. Pamiętajcie, że możecie znaleźć je na przykład w marketach. Ale przypominam też o opcji zamawiania numeru z naszej księgarni www.nieznany.pl. Cały czas istnieje też możliwość zakupu prenumeraty do końca roku. Także trzeba o tym niestety pamiętać. No to ja sobie powtórzę swoje. No cóż, dlaczego? No dlatego, proszę Państwa, ponieważ w tym numerze. Trochę mojej roboty również się ukazało, takiej wywiadowczej, reporterskiej, wywiadowczej. Brzmi słabo, ale tak naprawdę chodzi o wywiad. Wywiad przeprowadzony z Wojtkiem Sedeńką. To jest człowiek instytucja, człowiek, który, który jest wydawcą, który jest świetnym znawcą fantastyki naukowej i fantastyki w ogóle. A rozmawiamy sobie z Wojtkiem Sedeńką o różnych strachach. Tytuł tekstu Suma Wszystkich Strachów nawiązuje do pewnego znanego dzieła literackiego Toma Clancy'ego, ale my nie o tym, my nie o tym rozmawiamy, ponieważ sami Państwo zauważyli, że w tak zwanych ostatnich czasach zdarza się bardzo często, że ludzie panikują. Raz przedmiotem paniki jest sztuczna inteligencja, innym razem źli obcy, którzy mogą nas zniewolić, i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim w dosyć obszernym wywiadzie rozmawiam z Wojtkiem. Tak, jest on szczególnie godny polecenia, dlatego że nie oszukujmy się, ale w ostatnim czasie wiele rzeczy nam się zmieniło, jeżeli chodzi o postrzeganie przyszłości. Um, winowajcą jest m.in. sztuczna inteligencja, ale też to, co się dzieje na arenie politycznej. No powiem krótko. I jeszcze 10 lat temu absolutnie inaczej wyobrażaliśmy sobie przyszłość, a teraz nam się ona rysuje w coraz, no coraz ciemniejszych barwach. Dlatego tak mocno polecam ten tekst. Między innymi też dlatego, że on udowadnia, iż nie zawsze jasno widzę, nie zawsze pisarze science fiction i nie zawsze wizjonerzy mają rację. A co ważne, że pomimo tego, że Wojtek jest znawcą. Fantastyki naukowej, to jednak w przypadku zagadnień dotyczących naszego tu i teraz nie wpada w przesadę, o tak to sobie delikatnie określę. To znaczy nie puszcza wodzy fantazji, tylko raczej mocno stąpa po ziemi, raczej analizuje pewne sytuacje, pewne problemy naszej. Cywilizacji bardzo tak trzeźwo, owszem, odwołuje się do różnych dzieł literackich i przytacza różne warianty. Natomiast ja odniosłem takie wrażenie, że tak jak powiedziałem, ten człowiek instytucja, wydawca wydał setki książek, fantastyczno naukowych, między innymi, ten człowiek bardzo mocno stąpa po ziemi, nie daje się gdzieś zepchnąć w. w na pola jakichś takich dywagacji, odklejonych kompletnie, on raczej dosyć trzeźwo pewne sprawy punktuje. Można się z nim nie zgadzać, ale przynajmniej, przynajmniej wiemy, z czym się nie zgadzamy. Dokładnie, w tym numerze również bardzo interesujący artykuł na temat celtyckich bursztynów, a konkretnie na temat tego. Jakże tajemniczego ludu, o którym, no, w sumie powiem ci, Marku, krążą bardzo rozbieżne opinie, bo w naszych wyobrażeniach i też w tych wyobrażeniach ukształtowanych przez literaturę, Celtowie uchodzą za no, lud wręcz magiczny, powiązany jakąś magiczną nicią z przyrodą, ym, posiadający swoje tajemnicze wierzenia, itd. Tak tak Natomiast ym, szczerze ci powiem, chyba w tamtym roku ukazały się informacje, że jako takich Celtów to nie było że to była w zasadzie grupa ludów, których nic tak naprawdę prócz tego pochodzenia wspólnego nie łączyło. No a ja to zostawię oczywiście specjalistom. Natomiast w tym numerze artykuł Janny bohaczek Tromski, który ukazuje nam um, specyfikę tego ludu, ludu, który też co ciekawe odcisnął swe piętno na historii Polski. Mało kto wie, ale Celtowie osiedlili się w południowo-zachodniej Polsce. Archeolodzy coraz śmielej wydzierają im różnego rodzaju tajemnice. Nie jest też nomen nomenomen tajemnicą, nie jest też żadnym taburze. Zdaniem niektórych, mieli oni pewien wkład w rozwój, że tak powiem, osadnictwa na naszych ziemiach, bo chociażby figury kultowe ze ślęży przypisywane są właśnie, właśnie Celtom. A ja tylko wspomnę, że o Celtach pisano bardzo, bardzo wiele książek. Nawet w Polsce troszeczkę tego wyszło. Pamiętam w 80. latach naprawdę fascynująca książka Frederika Schlette, nie pamiętam nazwiska dokładnie, ale mniej więcej tak to, tak to brzmiało. Pojawiła się też w serii ceramowskiej, pojawił się tytuł Starożytni Celtowie, więc jakby ktoś chciał Uzupełnić wiedzę albo zaintrygowany artykułem y, o, o bursztynach zainteresował się ową tajemniczą nacją, no to jest z czego czerpać. Natomiast rzucam sobie okiem, jak to zwykle robię, na nieznany świat i widzę tekst, który jest autorstwa Piotra. Piotrze, napisałeś tekst o, o, o wielkich konstrukcjach, ponieważ. Ta tematyka niezwykle mnie interesuje. Sam byłem, kilka lat temu popełniłem tekst dotyczący megakonstrukcji. No to powiedz, o czym tym razem piszesz? No, to jest sprawa sprzed bodaj kilku tygodni. Chodzi o te doniesienia z projektu Hephaistos. To była grupa naukowców, którzy twierdzili, że no, zidentyfikowali grupę siedmiu obiektów nie chcę powiedzieć gwiazd, bo w sumie tak do końca nie wiadomo, czy to są gwiazdy ale zidentyfikowali siedem obiektów, będących mocnymi, ich zdaniem, kandydatami do miara sfer Dysona. Sfery Dysona, i tutaj w bardzo dużym skrócie to są takie. Hipotetyczne megastruktury, coś o rodzaju elektrowni słonecznych, kiedy Zaawansowana cywilizacja albo obudowuje sobie gwiazdę szczelnym kokonem z paneli słonecznych, albo rojem kolektorów. No i tutaj powstała dyskusja w środowisku naukowym. Ciekawe, ta dyskusja jest bardzo cicha. <śm> no, czy to rzeczywiście są te sfery Dysona, czy nie? Czy te sfery Dysona w ogóle mogą istnieć? Bo gdyby chcieć na przykład w Układzie Słonecznym taką sferę Dysona zbudować, no to trzeba byłoby zużyć cały materiał, całą materię w sumie z naszego układu, z naszego systemu, a nawet ją jeszcze zaimportować. Niemniej jednak te siedem obiektów, a w sumie już chyba sześć, bo jeden został jakoś tam wyjaśniony, no pozostaje zagadką. Ja tylko, Marku, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Te potencjalne, hipotetyczne sfery Dysona, one są bardzo, bardzo daleko od Ziemi, co niestety utrudnia nam dyskusję. Tak, sfery Dysona to w ogóle... Osobne zagadnienie, ja Państwu bardzo polecam zainteresowanie się tym, co nazywamy megastrukturami, ponieważ megastruktury te w odległym kosmosie, one naprawdę mogą nas naprowadzić na ślad, może już wymarłej dawno, a może w dalszym ciągu egzystującej cywilizacji, jakichś naszych braci w rozumie. Te twory. Chociażby sfera Dysona są tak gigantyczne, to są przedsięwzięcia tak niewyobrażalne, że my dzisiaj chwilami wzruszamy ramionami, że tak sobie nic nie, nie zrymuje, ponieważ to przekracza nasze wyobrażenie. Ale przypomnę, 500 lat temu rzeczy, które dzisiaj są naszą codziennością, również przekraczały wyobrażenie. Co tam, 500 lat temu? W XIX wieku wyczynem wydawało się okrążenie Ziemi w 80 dni. Wern zbudował na tym całą powieść. Dzisiaj to naprawdę zabawne, można to zrobić w dobę, no może w dwie doby, jak się ktoś bardzo wysili. A jeśli weźmiemy pod uwagę to, że stacja kosmiczna na orbicie robi to. Kilka razy w ciągu doby, to, no to już mamy skalę problemu. Tekst niezwykle interesujący, tekst, który może, może naprawdę hmm, wprowadzić nas w taki stan, w którym mówimy sobie: ha, coś w tym jest, ci obcy może tu nie przylatują, może przylatują, tego do końca nie wiemy, jeszcze się nie wyjaśniło, ale gdzieś tam daleko mogą być. Tak, w tym numerze jeszcze chciałbym dodać, że mamy bardzo interesujący artykuł na temat jednej z najbardziej, he, i tutaj nie wiem co powiedzieć, nienawidzonych, a może. By. Nie do końca zrozumiałych postaci e, współczesności, chodzi o Billa Gatesa. On sobie nagrabił u społeczności internetowej o no, wieloma rzeczami, jakimi, no to się pewnie domyślacie, świadek o prywatnym ranczu Billa Gatesa to jest tekst doktora kościelnego, który możecie znaleźć w tym numerze sierpniowym. W nim także tekst o Bogu ze sztuczną inteligencją w tle. Czy jest możliwość taka, że stanie się sztuczna inteligencja bóstwem? Na to odpowiada inny doktor, Marcin Kozera. Z kolei jest, jest jeszcze jeden, Marku, ciekawy artykuł, taki bardzo współczesny, bo słyszymy ciągle, że nam się budzi, że nam się budzą pola flegrejskie i tutaj mamy bardzo interesujący tekst na temat tego, jak to miejsce postrzegano, postrzegano w starożytności, jak poczytywali, jak interpretowali to, co się tam dzieje starożytni. No bo współcześnie to już nas się raczej polami flagryjskimi straszy, że jeżeli dojdzie do wybuchu tamtejszego superwulkanu, no to cóż, będziemy się chyba wygrzebywać z bardzo, bardzo grubej warstwy wulkanicznego popiołu. Oczywiście to nie są wszystkie teksty, jakie można znaleźć w, w tym numerze. Jest też relacja z Indii, bardzo interesująca. Mamy też coś od duchach lasu od Witolda Vargasa, Mamy coś od Igora Witkowskiego, który pisze o UFO na kościelnych obrazach. Także bardzo ciekawy numer nam się, że tak powiem, wysmażył na sierpień. I cóż, warto go tylko polecić.